Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, słuchajcie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout. Nie wiem, czy gierka nie jest w sumie za cicho, bo w poprzednim odcinku nie wiem, czy ją ściszyłem, ale wygląda na jakoś cicho. Halo, raz, dwa. Tak prawie nic nie słychać z gierki, co jest? Nie wiem, czy gierka jest po prostu. Jesteśmy na takim cichym etapie. Nie wiem, ciężko mi, bo jak było na 6, to było za głośno, jak jest na 4, to jest za cicho i tak to wygląda. Raz mówię ciszej, raz mówię głośno. Co ty, co jest? Że mamy poziom słuchawek. No nie, wszystko powinno być w porządku. Witam was w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba. Możecie też wpaść na różne linki w opisie. Macie właśnie, możecie przeczytać. Scroll mi się zepsuł, więc niestety nie będę w stanie oddalać kamerki, bo później jest tragedia. Chyba z pół godziny musiałem tą scrollem nadupsać, żeby go przybliżyć. Mam kilka ciekawych historii, informacji. Słuchajcie, ja muszę wyjść na dwór, bo aż nie wierzę, ile z FPS-ów. 110? Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja mam jeszcze dodatkowy program, który obciąża tą kartę graficzną. Plus, słuchajcie. No, nagrywam na tej karcie graficznej, więc to zużycie powinno być gigantycznie. Nie powinno być 80 FPS-ów. Jest więcej kurwa niż było wcześniej z jakiegoś powodu, rozumiesz? Odpalam program, który pali kartę. Jest użycie karty 100%. Wcześniej było 20 i teraz jest więcej FPS-ów. To jest strasznie dziwne, ale możliwe, że gdzieś jest właśnie. To są dziwne rzeczy. Ja się na tych rzeczach nie znam, ale jest gdzieś, musi być zlokowany. Musi być gdzieś zlokowany, jakby na. Nie no, kurwa, jak na coś. Musi być gdzieś zlokowany. Nie, pewnie tego nie słychać, bo akurat nawet jak jest takie mocne dupnięcie albo ktoś nadupca młotkiem, to nie za bardzo to słychać, na szczęście. Nie wiem, coś musi być w tej grze, że powoduje, że ja mam więcej FPS-ów teraz. Nie wiem, jak to działa, nie wiem, czy to jest jakaś wina karty graficznej, czy to jest wina mojego komputera, nie wiem. Ale wiem, że jeżeli używam innego programu, który pali tą kartę graficzną, to tych FPS-ów jest więcej. Mam nadzieję, że samo nagrywanie nie będzie lagować, bo to jest super ważna sprawa. Dobra, bo już 2 minuty. My oczywiście jesteśmy tutaj z członkami plemienia, gramy sobie Fallouta 3 i mamy tutaj do pogadania z Nadine. Ale Nadine ma kurwa nosa wielkiego. Co można myśli, mówiąc szczęście? Miło wreszcie spotkać kogoś zdrowego na umyśle. Oni mają. To jest dziwne, takie te usta mają. Ja mam dużo energii ostatnio. Mam dużo energii i to jest super. Dlatego też fajnie, że fajnie mi się nagrywa odcinki. Otwieranie czaszek, o czym ty mówisz, mów dalej, oszaleję. You sure you're feeling okay in there? You might want to check your head for a scar. We all get them after going to that fog. You know, the last part of the ritual. After you pass out, they get a guy to bring you back, cut open your skull, and free your mind. Nie. Exactly, your brain. It's To? supposed to be the part that holds you back, but that doesn't always work out so good. Anyway, you look like a lively one, so welcome to the tribe. My name's Nadine. Opowiedz mi o sobie. What is this, a date? You start making a move and it's Kurwa, mam stabbing brudne time. okulary. Czy kto? O właśnie, ten scroll zepsuty. Gdzie mogę znaleźć Jacksona? Off at his magical thinking cave, I guess. We're not allowed to know where it is. He says we're not enlightened Oni enough to mają takie dziwne usta, understand. nie wiem, czy widzicie w I Falloutie takie. swear that sort of stuff pisses me off so much. Nie takie, że duże I wargi na told you to dole. be all Ale tak drugs and nienaturalne. magic, but it's just the Nie same takie, wiesz. crap as everywhere else. Jak męczarni. Guess that's why I trailed Tylko takie. Jackson to his Nie wiem, no stinking dziwne, thinking nie? cave. Ale w ogóle nie słucham jej. Jak jest. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co tam się wierci i tnie, czy coś. Mam nadzieję. Jakże i tak, to sorry, ale. No sprawdzę później, bo ten mikrofon akurat dobrze zbiera mnie, a mało zbiera rzeczy, które się mu robią w tle albo coś takiego. Więc ja to słyszę kurwa giga, ale wy może nie. Chyba niezbyt dobrze się tu bawisz. I only been here a week or so, but I'm about ready to ditch this bunch of dummies. I already stole all the punga I could ever need.
Hey, if you still want to know where Jackson's hiding, I can help you out. No reason for me to give a damn about this place, you know? His cave's under the cathedral, but it's hard to find. Oh. Use this key to get in through Nadine. Down at the sea cliffs to the east. A może nas wciąga w pułapkę? Kto wie? Ale zrobię taki sprytny myk, bo jest taki giga problem, że ja tej gierki nie słyszę. Teraz jest w miarę dobrze, ale musiałem wam przyciszyć, sobie podgłośnić, o tak zrobić. Czy możesz pozbyć się mojej blizny? Powinno być git. Now hold still and I'll see if I can help you like your old self again. O kurde, to już to zrobiła, tak? No dobra, bo nawet nie widziałem, jak my wcześniej wyglądamy, bo jesteśmy w pancerzu. Więc nawet nie zwróciłem na to uwagi. Kto otworzył mi czaszkę? It's all a little fuzzy for me, but I've got a hunch. I'm gonna go do some snooping, see what I can figure out. Meet me by the riverboat in a day or so and maybe I'll have something for you. Nadine, moja mama prosiła, żeby cię odnaleźć. A twoja... A to ona? Look, it's not that I don't want to go home or anything. I mean, I love my ma, even if she does make me want to claw my eyes. Jakby coś było z dźwiękiem źle w tym odcinku, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. I w kolejnym odcinku oczywiście wszystko poprawię. Na razie widzę, że jest znacząca przewaga mojego głosu, więc... Więc powinno być ok. Tak ciężko jest, jak zmieniasz słuchawki znowu. Masz jedne słuchawki, to jest ok, ale jak zmieniasz słuchawki, to na każdej słuchawkach dźwięk będzie inny, trochę będzie głośniej, trochę ciszej, mniej szumu, wiesz o co chodzi. No i ciężko tak też z jedną słuchawką określić, czy później jak sobie oglądam gameplay, czy wszystko jest dobrze. Nie wiem, czy też się dźwięk nie nagrywa na samej prawej słuchawce, wiesz, jak to jest ciężko. Niedługo będą posiadane, mam nadzieję, nowe słuchawki. Czemu napadliście na to posiadłość? That was all Jackson's crazy idea. I knew better than to volunteer for that suicide mission. Last time I wandered too close to that mansion, some old ghoul sicked his dog. O, niedługo suicide wyjdzie. Jak to widzicie, to może nawet już wyszedł. W 2021 to nagrywam, więc. Znaczy w tym roku chyba. Mówię poważnie, opowiedz mi o sobie. There's not much to say. I ran off from home to see the world and find a fortune. And I'm doing it now, okay? Tylko wydaje się, że ten Suicide 2 będzie taki średni. Jedynka była mocna, jak dla mnie. Lubię Suicide Squad. Super gierka. Blizna, usunięto seku. Tak bym ja se sam wyrzucił, to już bym usunął. Nawet nie wiem, jak to wyglądało, bo jesteśmy właśnie, mówię, w tym pancerzu. Nie chcę oddalać, bo jak oddalę, to widzowie 10 minut będę się z tym bawił, żeby to kurczę przywrócić bez tego scrolla. Nie wiem, czy po prostu nie wezmę tej myszki, rozkręcę ją. Tu ma jakiś przycisk. Powinno... Nie wiem, czy jeszcze ma przycisk. To jest myszka za... What the fuck? What the shit? O, Jackson? Nie, to członek plemienia. Senderpali. Another new member? What, are we offering a special? Punga may have offered you wisdom, but it looks like it's still going to be a while before you really learn to accept it. Until then, you answer to me. I'm Woodrose, the tribe mother. I'm Den Mother. I keep us safe and make sure everyone remembers to eat and sleep. It's more work than you might think. A lot of our members have transcended conscious thought. Someone's got to take care of them. Jackson said he saw its destruction in a vision. There were some concerns, but when the leader says it's a mandate from beyond, you don't ask why. Czemu hodujecie tutaj tak wiele owoców Punga? Are you kidding? Why wouldn't we? As much as we want to reject earthly desires, we still need to eat, right? It grows fast, fills you up. Rzadko tu się spotyka jakieś ładne osoby, kurwa, w tej grze. Ale właśnie do warsztatu jeszcze muszę was zaprowadzić, bo ja odkryłem ten warsztat i tam chłop coś mówi, że... A to wam pokażę może dzisiaj. Dobra, czyli mamy sobie to jeszcze z tobą? Jimson.
A to już gadaliśmy z nim, bo to jest ten pierwszy chyba, co nas w ogóle przywitał. Seksowna piżama. Wyjątkowo żałuję zawsze w takiej sytuacji, że nie gram laseczką. W Cyberpunku grałem laską. Fajnie się grało. No, spoko. Ale o męskim głosie. Taktyka. W sensie, że postacie się do mnie zwracały jako że jestem mężczyzną. Zgrałem z laseczką. Pomyślałem tak. No w takim świecie, gdy sobie możesz, o, tak zrobić cyski, sobie wyjąć, wziąć. Ten pewnie... No nie, właśnie nic nie mówiłem. A jak pomyślałem, że można by było spróbować, nie? Spoko postać miałem w ogóle. Może kiedyś nagrałem Cyberpunk, ale to... to musi minąć trochę czas. Pewnie do tego czasu już ogram 7 razy tego Cyberpunka i już nie będzie szans. Nie będzie sensu. Szanse będą, ale nie będzie sensu robić takich rzeczy wtedy już, bo ja już będę znał tego Cyberpunka na pamięć. Już ograłem go raz. Niedługo zamierzam usiąść drugi, natomiast wolę teraz mam takie póki energia tam starsza i staram się też nie marnować czasu grając w gry komputerowe, więc jeżeli gram w grę, to staram się też robić coś z tego pożytecznego, czyli u mnie to jest nagrywać na YouTube'a, bo to jest jak dwie przyjemności naraz, nie? Tylko no wiadomo, że czasem jest taki problem, zbadam sobie tu, czy czegoś nie ma. Czasem jest taki problem, że najzwyczajniej w świecie chcesz sobie pograć w grę. I wtedy przypomina ci się, że nie możesz, bo miniesz jedną z ważniejszych, jakieś powiedzmy, ważną jakąś misję i będzie klops, nie? A my tu zostawiliśmy bo sporo rzeczy. I co wtedy? Więc zawsze mówię, dobra, to nie gram. I gram wtedy, nie wiem, kurczę, w ligę na przykład. Znaczy już nie gram w ligę. Jestem, kurczę, na odwyku ligowym. Bardzo dawno nie grałem, naprawdę bardzo dawno nie grałem w ligę, w sensie w miesiąc. Ale jakoś mnie nie ciągnie, nie zamierzam to, kurczę, wracać na razie. Jak sobie kupię myszkę, a na razie nie chcę myszki kupować, ponieważ inne priorytety są. Więc póki ta działa, to sobie ją używam i później sobie kupię nową. Na razie wolę mieć zanadrzu na czarną godzinę. Bitong. Dobra. Tylko nie pamiętam, właśnie tak mi się wydawało. O, to chyba słyszeliście. Sorry za to, jeżeli to jest naprawdę denerwujące. Ja to sprawdzę. Ty, właściwie to teraz mogę to sprawdzić. No, albo widzicie, jesteśmy w sytuacji, w której chcesz sobie pograć w grę, nagrać odcinek i słyszeć takie... Ciężko mi jest, słuchajcie, ocenić. Wiem, że to było słychać, ale ciężko mi jest ocenić, jak bardzo denerwujące to może być dla innych osób. Szczególnie jak mam jedną słuchawkę i ledwo co słyszę, bo to tak, wiecie... Słyszę, że coś jest, ale nie wiem jak mocno, nie? Niby słyszę, jak coś ktoś mówi, jakaś postać, że... Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy to jest giga głośno. Więc no tak ciężko jest. Kurde, mam tyle rzeczy i one... Zobaczcie, ten grubas waży, nie? 30 kilo! Kurde, molek. No i widzicie, jaki kwasior. Jest jak jest, widzowie, nie wiem, co teraz trzeba zrobić. Żeby było warto wyrzucić tego grubasa, ale z drugiej strony chyba z 1500 polskich złotych, nie no, polskich, nie polskich, amerykańskich kapsli wydałem, trzeba wyrzucić, żeby mieć tego grubasa, a tutaj nie mam żadnej skrytki, może ten chłop powie w domu, no nie no biszku, spoko, padaj tutaj, normalnie tutaj u nas masz tego, skryte. Może tak powie i wtedy zostawimy u niego, ale no nie wiem. Coś trzeba powyrzucać, może o drożdże na przykład, o te jady. To jest też przydatne do robienia różnych rzeczy, ale może na razie to... Rzucimy to w pizdu. Mała książka, moduł sensora, też giga dużo warty. Podręcznik przetrwania. Ty, oddawaj mnie podręcznik przetrwania. Gdzie to jest? Nie, o jest. To bym wziął, to akurat fajna pamiątka. Palce... O, przewodnik? A co to jest przewodnik? A, to jakieś gówno. To nie wiem, co to jest nawet. Terpentyna, wydupcaj mnie z tym.
Super kleje też. Wiem, że super kleje chyba było w tym Fallout Shelter. Też fajny Fallout Shelter. Nie wiem, czy by nie nagrać, ale to jest taka gra, w której też bym musiał montować. Jezus, jest tyle świetnych gier, które by trzeba było zagrać. Ale problemy są takie, że trzeba je montować. A to jest giga duży problem. Bo to jest tyle czasu się poświęca na to, żeby słuchajcie, zmontować takie serie. No to jest cały dzień na jeden kurczę odcinek czasem. Nie? No jak dobrze pójdzie i też problem mam z dyskiem, że nie, że za mały, że za wolny, że się nie da i wszystko laguje u mnie, jak to montuję, nie? Jest tragedia. Więc mogę zrobić, ale wtedy jest ze słabszej jakości, bo w 2K to już ciężko, za ciężko. Więc muszę w Full HD Max. I to też nie na największym bitrate świata. Maga Cruz. Więc no i takie są problemy, słuchajcie, jak się nagrywa na YouTube. W ogóle dobrze, dobrze, YouTube 2K, sceny YouTube 2021, powinno być miodzio. Warto sobie, słuchajcie, w OBS-ie właśnie właśnie, jak nie chcę, jak nagrywacie kilka rzeczy naraz, chłop, jakiego laga ma. Pro tip, słuchajcie, OBS-owy, jak nagrywacie kilka rzeczy naraz, to najlepiej nagrywać filmy właśnie, chyba, ja nie wiem, czy to jest AVI, nie, to nie jest AVI, to jest jakiś dziwny format. Pro tip, tylko pro tipa wam sprzeda, może się komuś sprzeda, jak, przyda, jak to ogląda. Żeby sobie nagrywał. Gdzie tu się... Słuchajcie, widzowie. Format nagrywania TS i dzięki temu będziecie mogli zatrzymywać nagrywanie w trakcie, jak nagrywasz na OBS-ie. To jest giga przydatne, jak... No giga. I w MP4 raczej nie nagrywaj, bo jak wywali ci kompa, stracisz prąd czy coś, to wszystko idzie się jebać. You infiltrated those tribals yet? Jestem wśród nich. And you didn't go track him down and grill him for information. I'm not your daddy. Don't waste your time checking in. Go find him and figure out what he wants with this place, you moron. They're brainless morons who worship some crazy spirit. What's to know? My story? Tell you what, kid. My story's a lot like a Deathclaw's tongue. It's long, messy, and you don't want to get too personal with it. Understand? Suffice it to say, I have business in Point Lookout. If you help, you will be repaid for your efforts. That's all you wanna fucking know. I drugi protyp, jeśli chodzi o OBS-a. What's the difference between you and me, kid? What makes a gifted killer like yourself? To jest takie, że możecie sobie osobne sceny robić, jeżeli nagrywacie kilka rzeczy naraz. I've got 100 years of experience on you, and don't you forget it. Stick by me and you'll get a master's class in doing what has to be done. Jak nagrywacie kilka rzeczy naraz w różnych jakościach, musicie to nagrać, bo na przykład twój komputer nie da rady. Normalnie możesz nagrywać odcinki w 4K, nie? Ale możesz nie nagrywać niektórych rzeczy w 4K, bo na przykład program do montowania nie da rady montować czegoś w 4K, albo jest kurde giga ciężko. To sobie robisz takie osobne sceny i to jest właśnie na profil robisz osobne profile i żeby nie zmieniać za każdym razem, to tam później jak chcesz coś w HD, to sobie osobny profil zrobisz i klikasz w HD, nie? Takie małe protipy, jeśli chodzi o OBS-a, a bardzo fajne. Idziemy do wraku łodzi, niestety chyba nie wiem, czy wyciszać mikrofon, czy nie, bo to kurwa... Wyciszę na razie, idziemy w ciszy, kurczę. Czytajcie z ruchu. Łopatam go napierdalam, ty, one są za ciężkie. O, żeż kurwa, to nasi czy nie? Ojojoj. Ojojoj. Pomocy. What the fuck, to jest 50 tych guli, kurwa, jakie one są ciężkie.
Widzicie, jakie ciężkie są te góle? Ja pierszuper. A to jest ten kościół cały, to czemu nikt mi tu nie pomógł? Ja pierszuper, widzowie. Strasznie ciężkie te góle są. To jest. Dlatego właśnie wyrzuciłem ten sprzęt i zaopatrzyłem się w bomby cukrowe na przykład. Mamy sporo owoców punga. O, moje ulubione miejsce w grach komputerowych, kurwa, cmentarz. I chyba mam trochę za głośno grę, bo obstrał majty, jak dostałem hita. Jakiegoś wraku łodzi idziemy. Dawić się więcej owozu plemiennie. Za każdym razem, kiedy mówię, to klikam przycisk na odciszenie i wyciszenie. Kurwa, jakie to jest głośne teraz. Zesrać idzie, jak ten gul na ciebie biegnie. No jak w graku, to jest było zawsze najgorsze w horrorach dla mnie. Że chłop, że słyszałeś te kroki za sobą i nie mogłeś nic zrobić. Najgorsze. Nie jumpscare, a chociaż jumpscare'ów też nienawidzę po prostu. Ty, to co, mamy skok kurwa tego zrobić? Normalnie, o. Ja nie wiem, kiedy już mówię, a kiedy nie. Zamknięcie trudne. No nie dziwię się trochę, że przez całą grę zbieraliśmy tyle ammo, które normalnie było właściwie bezużyteczne, natomiast z tego co teraz widzę, to zżywanie by się przydało. Nie sądziłem, że aż tak ciężkie. Będzie, aż tak ciężka będzie ta lokacja. No widzę was, kurwa. Gdzie ty płyniesz, gościu? No, dupcam was z daleka, nic mi nie zrobicie. Kurwa, już zaczyna się. Słońce wyszło i te zajebane komary przecież. Wiecie co było najlepiej? Jakby słońce wyszło, a później znowu było w giga zimno, żeby te kurwy jebane umarły. Dzięki temu było mniej komarów, bo by nie złożyły jajka. I wszystkie by umarły. Ty. No w sumie tak. W sumie to tak nawet było, że było giga ciepło, a teraz giga zimno. Dobra, nie wiem, co mam ich napierdalać łopatą? Ale możliwe, że ziałko Tesli też się spisze. Chyba siekiera. Widzowie. Nie no, kurwa, a ja z tego gówna strzelałem. Nie no, siekiera jest ta broń. Ja wam mówię, gra nie jest przystosowana, bo to jest stara gierka i ona nie jest przystosowana do tego, że... No, że tak dużej odległości będziesz do czegokolwiek strzelał, dlatego te moby nie mają takiego... Wiecie, no na pewno nie było takie renderowanie jak jest teraz, no patrzcie na to, nie? Jest daleko, tak? Na pewno gdzieś tam dawno, dawno temu, te 12 lat temu, no to no gdzie byś? To ty, nie ma szans. A bierzemy te mięsa, bo one się przydają i wyciszę mikrofon.
symulator zbierania jaj błotniaka. Dobra, idziemy jeszcze po tamte. I auto, a nie. Mało, mało, autowate auto. A nie, nie, motorówka, motorówka jednak. Informacja zła, zostałem zbagowany. Nie, no proszę, nie mów mi. To muszę teraz... Nie, o nie, 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 nie. Dobra, bo jak muszę jeszcze raz te jaja zebrać, to będzie chyba... Wkurzył. Ja bym się wkurzył. Muszę niepokojące dźwięki, ale mam jedną słuchawkę, więc ciężko mi określić, które dźwięki są niepokojące, a które to po prostu najzwyczajna muzyczka jest. Tylko dźwięki. Ciężko się odróżnia na jednej słuchawce dźwięki. A te super słuchawki ogólnie to są. Polecam. Jak masz 8 dyszek i nie chcesz wydawać dużo na słuchawki, super. Tylko, no... No nie jest to twarde coś, ale na pewno się nie rozjebały z tego względu, że ja mam... Ja, znaczy, nie wyglądam, żebym miał duży łeb, ale jak je rozszerzysz, to one mają taki i one się nie wyrabiają. W przeciwieństwie do tych Razerów, które pękły mi dokładnie tutaj i coś czuję, że one będą pękać i będę je co tydzień wymieniać. No nie, nie chce mi się wymieniać co tydzień, więc na pewno jak drugi raz pękną, to raczej sobie już odpuszczę te Razerki. Dobra, idziemy jeszcze dalej. Teraz 27 minuta, mam nadzieję, że mam wrażenie. Nadzieję absolutnie nie, jeśli chodzi o to. Ale mam wrażenie, że powoli nam się tutaj misje zaczynają kończyć. Więc wolę wymaksować, co idzie. Możemy miło spędzić te 27 minut aktualnie, ogólnie pewnie koło 50. Dobra, błotniaki to jest łatwiutko. Nie, ty, w sumie to działko też się przyda na te, na górę. Ja właśnie widzę wielką ciężarówkę jadącej po 3-metrowej, znaczy nie, metrowej dróżce, to jest. Halo. Safe, safe, mam nadzieję, że się odciszam jak mówię i wyciszam jak nie mówię, bo to tak... Na pewnym etapie raz mi skliknę, jest dupa. Idziemy, dobra, jest... A nie, nie chce mi się ustawić. Ja pod Q mam automatyczne chodzenie w ogóle. To też spoko. Mieli to w Fortnite tak chyba jest, nie? Automatyczne chodzenie, czy się mylę? Fallout miał to... O 10 lat wcześniej. Nie no, w sumie, bo ja tak... Ja na początku... A nie, to nie w tej grze powiedziałem. W tym Jurassic... Kurwa, jak się nie mogę skupić, jak to... Jeszcze jest ciemno i wyglądam jakbym żył. Przecież jest jasno, czemu moja kamera jest ciemna, halo? Byłem wyciszony jak mówiłem. Pewnie tak. Powiedziałem, że wróciłem i że tego, że mam nadzieję, że tu jest chłop, a nie jebane góle. Pozdro. A widzę, że nie tylko, że już mi błotniak tu gdzieś biegnie, bo słyszę dźwięk błotniaka. A to szef w ogóle. Ale se płynie. Bagienniak. My palimy, bo to daje nam potęgę. O kurwa. Nie wiem, czy lepiej ich zbić z buta? Nie. Tym działkiem ich wysadzać. On lubi sobie przyraszować, nie? Chyba działkiem. W sensie zbagowane miejsce, to znaczy zbagowane.
Takie, w których bagienniaki nie posiadają umiejętności wejścia. Absolutnie nie abuzujemy bugów, prawda? Natomiast, no takie wejście, w które ciężko im będzie się dostać. I tego. Co to jest? Dwurura. A jakaś duża ta dwururka, ty. Normalnie wygląda na mniejszą, ale weźmiemy. Wiem, że za duże obciążenie. O, nie chciałem się napić, nie. Chociaż... Wartość 10, a one nic nie ważą, więc możemy też pobrać. Bitong. Dobra, uzbrojenie, dwururę możemy sobie naprawić. Mamy tam oczywiście umiejętność naprawy na 100, więc... Oksem. I to, a, to jego nogi. Pyk, pyk, dobra, gdzie skąd my przyszliśmy? Chyba z pleców. No, chyba tak. Na to by wyglądało. Z pleców. Tu jest też mięso, możemy wziąć. Wziąć mięso. Tutaj, a my możemy pić wodę, bo później... A, dobra, dobra, patrzcie, pijemy wodę. To jest kurczę giga mądre, taktyka. Tylko to strasznie wolno idzie. Ale pijemy wodę, dostajemy radiację, tak? Ale jemy owoce punga, ta radiacja nam znika. Więc dajemy tyle, bo jeszcze tymi owocami punga też sobie odnowimy to. Czy owoce punga będą po to? Tak jest. Tak? Gdzie to jest? Nie, to są przetworzone. A owoce same? To po dy. Zobaczcie, mamy radiację i robimy pik, 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 pik. Radiacji brak. Taktyka. Dobra. Ile mam miejsca? Ło, ty, jak się zbagowała. Z 15 kilo. Możemy tu pozbierać jeszcze. Gówna. Nie było tu coś pod wodą? Było. Był bagienniak. Iś. Nie, to chyba pozostałości po prostu, bo... Natura, w sensie, tak pięknie uzyźbiła to miejsce tej komputerowej. Czyli pewnie jakiś... model? Nie no. Jakiś grafik. Nie. Kto robi modele? Grafik? Już słyszę coś. To chyba pochodnie było. Grafik robi modele? Chyba tak. Czy my dobrze idziemy? Chyba tak. Jeden bagietnik jest spoko. Proszę mi nie rasować. Pajacu. Jak z takiego bliska nie trafiam tego chłopa. A pamiętam, jak się obsrałem, jak zobaczyłem chłopa i taka dzida. Teraz to tak o. I to nawet ten, to jest chyba... tylko zielony jest bagietnik, a jeśli chodzi o ogólnie te rzeczy, to... Bo jest jeszcze taki niebieski, to on się chyba to nie nazywa bagiennik. On jest jeszcze słabszą wersją tego. On mi się oczy śledzić. A, i miałem lore przeczytać. Kurde, zapiszę sobie na pulpicie, przysięgam. Już zapisuję folder. Lore Fallout. Jutro będę, słuchajcie, takie wam ciekawostki ze świata opowiadał i od tej każdą misję będę wiedział, co robić. Ukrycie, pójdziemy. Dobra. Pij. Możemy się napić. Trzeba, że się... To mnie tylko wkurza, że musisz stać i pić, nie? Że nie da się biec i pić. Było koksa, albo że... Nie, że możesz spamować. Tak. Takie tu sztuczne przedłużanie gameplaya, to strasznie nie lubię takich rzeczy. Jak takie właśnie przedłużanie gameplaya. To jest super, że twórcy gry zadbali na przykład o to, że kiedy idziesz do misji, wypełnić jakąś misję, to zazwyczaj na samym... Ja dobrze idę? Oj, wygląda na to, że tak. Że na samym, słuchajcie, końcu tych misji, na końcu tych misji masz często wyjście, żebyś nie musiał się cofać całą drogę, więc to jest akurat koksem. No ale tutaj też mogli delikatnie zrobić to inaczej. Sporo tu tych trumien.
Oj. Dobra, idziemy do tego. Fellow seeker of the higher planes, perhaps. What brings you here? What splendid news! At last, the Holy Land is empty of his disruptive aura, and the astral plane is open to us all. Oh, but the Transcendent Master will want to hear of this, and as the returning champion, it is your right and honor to tell him yourself. After all, it is he who makes all true decisions about the spiritual growth of our tribe, including the decision to cleanse the mansion. It is very rare that others are permitted to commune with the Master. Many are too foolish to understand the great truths of his higher mind. But I sense in you a great potential. Perhaps you have what is needed to accept his teachings and grow from his wisdom. He manifests here, high on a ledge in the great sea cave. W tym było, w Transformersach, to mi się super podobało, jak Sam Witwicky odrywał tą Megan Fox, nie? Nie wiem, jak ona się nazywała w tym Transformersach, zapomniałem. Tak, no, tam, tutaj mam super rzeczy. Opowiedz mi o swoich... Dobra, no ja nie będę się odzywał, bo to ciągle jest... We are a family of dreamers, a band of astral explorers, and a church of the mind. In time, we will be free of the horrors of the base physical world. We will play amongst the pure thoughts of the universe. I know it may seem that I am a brave shepherd to my flock, but the truth is far more humble. I am nothing more than the largest fish in our school as we swim through the astral seas, exploring, learning, and becoming one. But we are not swimming aimlessly. No, we have a beacon. The shining mind speaks to me in my meditations and guides us always. Czemu napadliście na tą posiadłość? We take no pleasure in violence. Our goal was merely to remove the ghoul. His presence is an offense to the Transcendent Master's astral dominion. I cannot claim to understand the exact reasons that the mansion's resident caused such disruption, however. To understand fully, ask the Master. Pójdę zobaczyć się z mistrzem transcendencji. Yes. Commune with him. See to my tribe. There is much to be done. Dobra, wreszcie jest coś robić, co? Nie, żeby nie słuchał, oczywiście, że słuchałem. Mamy wyjść? Nie, co mam zrobić? Wygląda na to, że... Uj, wie. A, tamten to szef? Był ktoś? Jest ktoś? Nie żyje! Kurwa, co tu się dzieje? Teraz zobadamy. Nie mogę otworzyć trumnę. Znajdę wędkę. Okej. Okay. Nabój. Okej. Okay. O kurwa. No to jest wysoko. Jak zostałeś przywódcą tego plemienia? Jackson believes me to be some kind of god.
Mikrofon mi się dymi. To przeciwko gulom. Co wiesz na temat Desmonda? Kazałeś członkom plemienia napaść na posiadłość? Muszę już iść. Dobra, a mam takie pytanie. Znaczy pomysł właściwie, nie pytanie. Znaczy pytanie. Okej, to już znam odpowiedź. Okej, znowu robot i znowu nie mogę wypowiedzieć się, bo słyszę tylko... Idziemy do Desmonda. Teraz oni i tak będą dużo gadać, więc jest okej. Okay. Idziemy do Desmonda i on będziemy sobie z nim gadać i pewnie zakończymy odcinek, zobaczymy. Figuratively speaking, of course. Him. I should have known. My old rival, so close to his family home. Only he would be so stupid. He was once a man, Professor Calvert. The Calverts owned half of Maryland, back when there was a Maryland to own. Members of the Calvert family were influential all over the world. They practically owned a deed to the US government. In their best days, there were no less than 3 Calvert family senators, 7 members of the House. Czy jak tego opowieść z Harry'ego Pottera? He had a top candidate for president until that scandal with the dog forced him to drop out of the race. I was particularly proud of that one. Było sobie 3 braci. Nie wiem, czy znacie. Super historia, to jest moja ulubiona. I o tym. I... Insygnii śmierci. Super, to jest pierwszy tatuaż, który zawsze chciałem mieć. Ale teraz patrząc to jakoś już nie chcę, już nie robię Harry'ego Pottera i nudy. Ale w ogóle fajna historia, może sobie jakieś walne taki tatuaż. Znaczy tego gościa, co tu się dzieje? Calvert is my old rival. Centuries we've played this game. I knew he'd be stupid enough to hide so close to his family home. It's not a matter of hate. It's a matter of destiny. He is my enemy, and I do not suffer any bastard who opposes me to live. I knew he was here, and it is my intent to find him and call down a righteous fucking hammer. Będziemy musieli wybrać, komu pomagamy. His head. Of course, I fucking want you to do something else. You don't expect me to trot around this mud hole myself, do you? Oh, what? You think I haven't been shot before? Think that you, over the thousands who have tried, can take me down? You'd best wise the hell up and play along. I'll get what I want, and you'll get rich, and then we can go about our separate goddamn ways. So, those half-wits are getting messages from the professor, right? So he's off somewhere, broadcasting to him. But without those buggers to do things for him, he can't do much for himself. So, we cut off his ability to talk to him, and he'll need to try harder. Maybe then I can find this squishy little worm and finish him off for good.
If I know Professor Calvert, and I do, he's using a high-frequency cognitive sine broadcast. I have the perfect device to jam up his little talk box. All you need to do is take it to the highest point on the shore and install it. Easy, right? Well, that's just too bad, ain't it? But since you're so afraid, attach the thing to one of the cars and then spin it around to get it to the top. I'll watch from here and turn it on when it's ready. Then we'll see where our little professor is. Now go. Czy ja mu chcę pomagać? W sensie to jest nasze zadanie, natomiast... Jestem ciekaw. Gra zazwyczaj daje nam taką ciekawą możliwość. Kurwa mać, nie wytrzymię zaraz 46 minut. Chciałem sobie pogadać, mam dzisiaj giga dużo energii. Gdzie to było? To było w katedrze? Jeszcze raz tam pójdziemy. Bo słuchajcie, gra zazwyczaj daje nam takie opcje, że musimy sami coś zrobić, więc tak pomyślałem, że może się teraz udamy do tego chłopa i my mu przekażemy, że ten frajer robi tu i od niego też zgarniemy siano. Albo przynajmniej chciałbym zobaczyć, czy jest taka możliwość i wtedy dopiero się nad tym poważnie zastanowił. Zobaczymy. Tylko za chuja nie wiem, gdzie to było naprawdę. Już nie pamiętam niciuciu. No nie tu. Może tu? Chyba przed nami. Zobaczymy, bo tak jest ten giga ciekaw, czy tak można zrobić. Śmieszne jest to, że jak ładuje się lokacja, to wszystkie te się też ładują i spadają wtedy. Czy możemy tak zrobić, czy nie? Nie możemy. No to wybory, nie? Ale może później będziemy mieli jakąś taką możliwość zrobienia tego. Że później przyjdzie nam stanąć. A właśnie, przydałoby, można też wyczyścić swoją karmę. Jak wyczyścimy swoją karmę, to ogólnie możemy wziąć jakiś ze sobą przydupasów, którzy będą nam pomagać. Na pewno by było lepiej, łatwiej w tym zajebanym point local, jeżeli by ktoś nam pomagał tutaj. A mamy dwóch, mamy tego wielkiego naszego super mutanta i mamy, słuchajcie, kogoś jeszcze. A tą laskę chyba z bractwa ogólnie. Chyba nie da się tu bany hopować. Jak tam wejść w ogóle? Mamy tu coś, będzie zaznaczone jakoś, jak tam wejść? Kurwa, ty 36 FPS-ów. Niedobrze, widzowie. Ale już wraca do normy. I znowu spada. Lecimy, ou. 37 FPS-ów. No może przez ten program. Ta karta 99%, więc... no jest jak jest, widzowie, jest jak jest. Zobaczymy, taki testowy też dzisiaj odcinek, mówię, że tam... Tu zmieniłem... O kurwa. Wow, shit, man. Dobra. Jak tam wejść, ty? Cię, co on wam w ogóle tak... Za demony na diabelskim młynie. Kurwa, ale jak tam wejść, ty? Jak tam wejść? Czekajcie, mam pomysł. Ale pewnie idiotyczny i nie wyjdzie. No nie, na pewno nie. Ekapa Joe.
A poczekajcie, a diabelski młyn to nie jest tam czasem dalej? Nie, no nie wiem. To idziemy jeszcze tutaj. A zobaczymy, no. Okej, trzeba uważać na pasa. Molo, osady pielgrzymów tędy. No dobra. A coś innego? O! A to może być ciekawe. Uwaga, mieszkańcy Poinloka. Wan Yang, podejrzewana o komunizm i wspieranie Chińczyków, była widziana w okolicy Poinloka. Agenta Yang można działać pod pseudonimem Ilu w przebraniu. Doniesienia o podejrzanym osobniku należy składać u porucznika w biurze marynarki wojennej znajdującym się na... Okay. Run of Peace. Okej. Professor Calvert. Don't bother looking around. I'm in your mind. Aha. Aren't you Desmond's faithful little employee? Coming to gum up my work, are we? Well, I have a better idea. How about instead of playing his game, you destroy that nasty little device? Deposit it in the nearby trash compactor and we will never have to worry about it again. Jasne. Gratitude of Professor Calvert is worth a great deal more than that of a washed up old limey. Huh. A to ciekawy jest wybór. Bo z jednej strony mamy tego chłopa, co on też nie jest dobry, w sensie mówi, że tam banda przygłupów i zobacz co zrobi z tymi chłopami. Ten z drugiej strony też wygląda na no nie na najlepszego. Ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że gorszy, że jednak mimo tego, że ten jeden chłop traktuje nas trochę jak psa, to zrobimy światu przysługę i zamontujemy to w młynie i dostajemy duże kaski. To on nas wynajął w końcu, jako pierwszy. Lecimy. Jestem zakłócać falę, uniemożliwia z wiadomości profesora dotarcie do jego powierzchni. Ponadto Desmond będzie mógł go odszukać. Zainstaluj. Lecimy. Ta, tych dwóch twoich gości to na pewno są takimi kozakami. No cześć. O kurwa. Może najgorsi nie są? O. Może i są. Może czyściej muszę trafiać po prostu. No chodź tu. Kurwa, Desmond, we mnie ratuj czy coś. No, ciekawe, że on się teleportuje. Ciekawe, że ja mam 35 FPS-ów. Ty tyle, co na Cyberpunku. No nie, na Cyberpunku nawet więcej miałem niż 35 FPS-ów. No, nie no, ja mam zeza jakiegoś. Poczekajcie, zrobię testa. 45 FPS-ów. Zatrzymam jeden program ważny. Dobra, poczekajcie. Stop. I FPS-ów mamy 53. Ale 38, 40, 45, 41. A ile było wcześniej? Nie pamiętam, zobaczę co na nagraniu. 43, 39. Kurwa, ty, mniej. Mówię wam, że jest mniej FPS-ów, jak ja to robię, ty. A teraz jest tylko i wyłącznie cała 1060 poświęcona jest Falloutowi 3. Nie daje sobie rady. Ale tylko teraz, ogólnie jest dobrze widzowie, więc nie odchodźcie, nie łapujcie w dół, spoko. Dzięki. Kurwa. Skąd oni mi strzelają, ty? Ech, ale jesteście kurwa bobki. Dawaj mnie tu naboje. I palce. Dobra, to co, mam wrócić do tego chłopa? Wróć do posiadłości, no dobra. Że mikrofon nie mam wyciszony. Idziemy do posiadłości. Siekiera. Mamy siekierę? To jest ważna informacja, mamy. To weźmiemy i oczywiście sobie ją po prostu najzwyczajniej w świecie ulepszymy. W sensie naprawimy.
i da nam to plus potężne dwa obrażeń. A siekierka jesteś dość szybka jest, nie? No nie ma to jak rozpruwacz, nie będę ukrywać, że rozpruwacz z takim koksem jest, rozpruwacz jest, no jest siekiera. Jakoś tu jeszcze zabiliśmy? Chyba nie. Czas wracać. Jest tu jakiś wróg jeszcze, czy nie ma i mogę? Nie mogę. Są tu jeszcze wrogowie. Okej. Okay. No dobra, to czekam. O kurwa. No są. Ty, sporo ich nawet jest. Panie Desmond, ty kurwa jebana. Może tu przyjdziesz i mi pomożesz, co? Za to, że zrobiłem coś dla ciebie. Nierozsądnie w takiej walce nóż wyciągać. Dwurura, no niby możemy wziąć tą dwururkę, ale i tak używamy głównie tego działka, więc chuj z tą dwururką. Gdzieś na dachu oni są skutaszeni. Nie wiem, czy nawet nie lepiej jest po prostu zraszować wszystko jelo. I uciekać. Ja mam trochę życia, więc... Ale za to mamy giga dużo dzikich owoców punga. To są gówno warte. Czy warte 10, ale jeśli chodzi o odzyskiwanie życia, to jest, nie jest wysoko. Nisko jest. Ja chcę się wydostać. Czy tędy radę damy tego? Już możemy? O, możemy. Dobra. Idziemy. Zobaczymy. 57 minut, widzowie. Dobra, zobaczymy to jutro. O kurwa. No i koks. Ale że ja... No i super. Dobra, widzowie, ogarniemy to, co się stało jutro w jutrzejszym odcinku. Odcinki są oczywiście codziennie, pamiętajcie o tym. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, opis, możecie wpaść. Drugi kanał, Instagram oraz wszystkie inne rzeczy, jak Twittery czy coś tam, są w opisie. Tyle. Widzimy się jutro. 16. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Takie pożegnanie w starym stylu, bo dawno tak nie robiłem w ogóle. Pa.